Od 1 lipca można już składać wnioski w programie Dobry Start. Od 300 zł na wyprawkę szkolną mogą ubiegać się rodzice dziecka, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Od roku szkolnego 2021-2022 Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje i wypłaca świadczenie z programu Dobry Start, czyli tak zwane 300+ na wyprawkę szkolną. W ramach programu rodzice, bez względu na to, jakie uzyskują dochody, mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup m.in. podręczników, zeszytów, sprzętu oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wsparcie przysługuje raz w roku. Wnioski należy składać drogą online za pomocą platformy PUE-ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia oraz aplikacji MZUS. Na PUE-ZUS krok po kroku specjalny kreator wniosków oświadczenia z Dobrego Startu poprowadzi rodzica przez cały ten proces. Można w ten sposób uniknąć błędów przy ubieganiu się o świadczenie. We wniosku oprócz innych danych należy podać numer rachunku bankowego, na który wpłynie świadczenie, adres mailowy oraz numer telefonu, czyli dane, które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku. Również zawiadomienia dotyczące świadczenia 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej. Informacje o przyznaniu świadczenia będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE-ZUS, również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną bądź portal Empatia. Na PUE-ZUS znajdzie się także cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie, np. wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia. Wnioski można składać do 30 listopada 2023 roku. Złożenie go do końca sierpnia gwarantuje jednak wypłatę świadczenia do 30 września.